Przed wami wisienka na tym roastowym torcie. Dajcie mu wielkie brawa. Przywitajcie go gorąco. Przed wami Łukasz Wolski. Wielkie brawa. Siemanko, dobry wieczór. W gwoli takiego wyjaśnienia, Antek, chciałem cię zaprosić, ale reszta gości powiedziała, że nie przyjedzie. Machnicki. Tomek Machnicki, nasz prowadzący, on się chwali, że umie doić krowy. To tłumaczy, czego jego ulubiony polityk to Janusz Krowin-Milke. Dalej jest tylko gorzej. Dużo się mówi o Tomka rozwodzie. Ten związek od początku był spisany na straty. To się zaczęło, kiedy wybierali samochód z małżonką. Ona nie rozróżniała modeli, Tomek kurwa kolorów, to... Machnicki ma tak zaawansowany daltonizm, że jak kupuje proszek do kolorów, to nie do wszystkich. Czarek Pontewski. Przedstawiciel komedii niezależnej, czyli takiej, na której nikomu kurwa nie zależy. Ja bardzo lubię Pontiego, mi się ciężko na niego żarty pisze. On mnie kiedyś wziął na support i się pytał, co będę grał. Ja mówię, Ponti, nie wiem. Coś wymyślę. On mówi, a dasz radę, to jesteś prosem. Także kariera mi się w chuj rozwija. Ostatnio awansowałem w kategorii zboża. Sprzężyto kurwa na proso. Niestety żarty mam dalej na poziomie kukurydzy. Ludzie tego kurwa nie trawią. Mój ukochany, Krzysiu Kasparek, tak. Krzysiek jest dla pracy, on po tej swojej socjologii jest dla pracodawców jak kupon totolotka. Jeśli chcesz wygrać, musisz go skreślić. Kasparek, on ma problemy z kręgosłupem, on musi jeździć pociągami na leżąco, specjalnymi wagonami mopsu. To są tak naprawdę wagony warsu, on tam leży i może zjeść wszystko, co spadnie z pańskiego stołu. Hipoteka to dla Kasparka po prostu album ze zdjęciem hipopotamów. Dostał na niego kredyt hipotetyczny. W sensie, żona mu kupiła i powiedziała, dobra, będziesz miał, to oddasz. Kasparek prowadził kiedyś badania w zakładzie karnym, gdzie rozmawiał z najgorszymi przestępcami seksualnymi. Niestety musiał je skończyć, przerwać. Więźniowie się skarżyli, że podczas opisów zbrodni walił konia. Kasparek jest intelektualnym pedofilem. Kręcą go tylko laski z wykształceniem podstawowym. Kasparek jest dzieckiem socjalnej troski. Co oznacza, że wszystkie jego żarty są niedopracowane. Kasparek napisał swoją autobiografię, gdzie opowiada o swoich problemach ze znalezieniem pracy. Roboczy tytuł to Syzyfowe płace. Kasparek zawsze wiedział, że nigdy nie dorobi się własnego mieszkania, więc pozostał mu skok na kasie. Kasparek jest lewakiem z krwi i kości. On stworzył nawet swoją doktrynę socjalną. Nazwał ją Płaczę, wymagam. Kasparek prowadził program śniadaniowy w TVP, gdzie sądował przechodniów. Nazywał się Pytanie za śniadanie. Antek. Ja, stary, ty jesteś jednym z najbardziej pożytecznych komików w Polsce. Zawsze ktoś mi zarzuca rasizm, mówię, ja rasistą, jak ja mam rudego kolegę.
Antek od dziecka trenował tajski boks. Trudno mu się dziwić. Klincz był dla niego jedynym szansą, że ktoś go kiedyś przytuli. Antek ma przerzuty sumienia. W sensie on odpierdala, ale jego rodzice się wstydzą. Oni później zadośćuczynią tym wszystkim ludziom i się pytają: Antek, masz ty sumienie? Na co Antek: w sumie nie. Antek chciał kiedyś zdobyć rysy zimą. Nie udało mu się, miał tylko jednego raka. Nowaczyk też miał raka mózgu, ale to rozbiegał na szczęście. Mało osób wie, że Antek z Nowaczykiem są spokrewnieni. To guzyni. Adam Gajda. Adam od dłuższego czasu walczy z nadwagą. On sobie znalazł sposób, taką dietę na dystrybutor do tankowania. On po prostu je tak dużo, aż usłyszy takie... Co oznacza, że mu pępek na lewą stronę wyjebało. Wtedy kładzie się na boku, żona nim tak buja, bo dzięki temu jeszcze trzema pierogami może dopchać. Gajda wysiadł dzisiaj z pociągu i jak zobaczył, jak ludzie chodzą elegancko ubrani, zadzwonił do mnie z pretensjami: kurwa, mogłeś powiedzieć, że dzisiaj odpust! Gajda wychodzi z założenia, że to nie żona, a ziemia ma być płodna. Gajda jest bardzo progresywnym rolnikiem. Wszystkie jego dzieci są z wolnego wybiegu. Mieszko Minkiewicz. Jego żona, wiadomo, Dobrawa. Też czy ja wiem, przy byłej żonie Machnickiego to średniawa. Mieszkowi niedawno urodziła się córka i żona nie musiała przypominać o zarejestrowaniu dziecka, bo ledwo się urodziło, on od razu jej założył konto na YouTubie i posubskrybował swój kanał. Patrosa stary, tam w Mielcu, on strasznie chlał, bił swoją rodzinę. Miał rodzinę kompletnie w dupie, matka się z nimi interesowała. Taka tam mielecka telenowela. Patros całe dzieciństwo nienawidził ojca i się potem okazało, że on się powoli staje z takim samym człowiekiem. On to nie mógł uwierzyć, on wyszedł i zaczął opowiadać o tym na scenie. Taki tam storytelling. Antek, zostaw krzesło, rwij włosy! Rwij włosy, Antek! Zbygu Grabowski. Zbygu zawsze przegrywa w tysiąca, bo tam trzeba mieć meldunek. U niego w starym dowodzie był adres zamelinowania. Jak Zbychu robi parapetówkę, to od zewnątrz. Może i Zbychu jest bezdomny, ale on bardzo dba o higienę. On codziennie zmienia pościel. Codziennie przykrywa się dzisiejszą gazetą. Dlatego jak wstaje rano, jest wczorajszy.
On z tych gazet wycina sobie takie jakby pejzaże, znaczy pejzaże, w sensie miejsca różne z całego świata, takie jego pay-per-view. Włosy, włosy. Jego ulubiony film to Tramwaj zwany na żądanie. Ulubiony serial fantazy Zbycha to Lokatorzy. Ja nie chcę mówić, że Kiciuś jest gruby. Gdzie to jest, kurwa? Ja nie chcę mówić, że Kiciuś jest gruby, ale jego ulubione przyprawy to sól i wieprz. Największym sukcesem Kiciusia w komedii jest fakt, że pomimo swoich gabarytów nadal pozostaje niezauważony. No spójrz na niego. Kiciuś wygląda jak typ, który w lodówce zamiast drzwi ma firanki. I już tak kończąc, w ogóle zauważcie, że... A wiesz, jedna rzecz mi wpadła do głowy. Bo Kiciuś jest metalem, nie? I on by był zajebistym typem do śpiewania francuskiego metalu. Byłoby takie... O kurwa. Ale popatrzcie. Zbychu i Kiciuś, jak oni patrzy na ich posturę, to oni wyglądają identycznie. Identycznie, żeby ich rozróżnić, potrzeba wagi. Tak, Zbychu jest cięższy, delikatnie, dokładnie o klucze od mieszkania. I korzystając z okazji, chciałbym wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować, że się zjawiliście tak licznie. Dzięki serdeczne! Dzięki, brawa, Łukasz Wolski.